aby oddać hołd bohaterom niezłomnym, którzy do ostatnich chwil swojego życia walczyli o wolną i w pełni suwerenną ojczyznę. Święto to obchodzone corocznie od 2011 roku powstało dzięki inicjatywie ustawodawczej, jaką podjął świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w lutym 2010 roku. Data nieprzypadkowa, 1 marca, to rocznica pokazowego procesu oraz rozstrzelania 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na czele którego stał prezes podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk Ludwik, i jego współpracownicy Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory, Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym dotąd miejscu. W okresie wczesnego PRL z rąk urzędników bezpieczeństwa publicznego zginęły tysiące polskich patriotów, którzy po tak zwanym wyzwoleniu nie złożyli broni, lecz walczyli z sowieckim okupantem. Za swoją niezłomną postawę zapłacili najwyższą cenę swojego życia. Poza postaciami, które są nam znane, jak rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szędzielarz Łupaszko, Mieczysław Dzimieszkiewicz Rój, major Hieronim Deputowski Zapora, czy Danuta Siedzikówna Inka, w bezimiennych grobach spoczywa wielu wyklętych przez władze ludowe. Także ziemia siedlecka ma wielu swoich bohaterów, których sylwetki będziemy chcieli dzisiaj przypomnieć, aby pamięć o nich nigdy nie zaginęła. Drodzy Państwo, zgodnie z zapowiedzią kolegi Jacka, za chwilkę ruszymy.